miniony weekend w Galerii Twierdza Kłodzka odbyła się doroczna impreza o charakterze integracyjnym. Miała ona za zadanie zjednoczyć i ukazać kulturę państwa polskiego, a także naszych najbliższych sąsiadów z Czech. Otwarcie było bardzo muzyczne. Zespoły jazzowe powitały klientów, przechadzając się korytarzami centrum handlowego, zachęcając tym samym do wysłuchania koncertu. Nie mieliśmy jeszcze takiego gatunku muzycznego, dopieszczamy klientów jak możemy, a wiemy, że są bardzo fajne zespoły czeskie zespoły jazzowe, które bardzo blisko nas funkcjonują, bo właśnie w Nachodzie. A ponieważ my chcemy również dopieścić klienta czeskiego, którego jest tutaj mnóstwo w Galerii Twierdza, uznaliśmy, że najlepiej będzie, jak sprowadzimy czeskie zespoły jazzowe i za nimi w ślad oczywiście podążą klienci czescy. Gościem imprezy był Korneliusz Pacuda, polski dziennikarz i krytyk muzyczny, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Picnic Country. Nam opowiedział o podobieństwach pomiędzy jazzem a muzyką country. To jest, że tak powiem, wspólna tradycja, dlatego że to jest muzyka amerykańska po pierwsze i muzyka country i Dixieland, czyli jazz tradycyjny. Wszystko odbywało się na amerykańskim południu, w Nowym Orleanie oraz w przyległych Stanach, łącznie ze stanem Tennessee i miastem Nashville, które jest stolicą muzyki country. Otóż tam poszło bardziej, ponieważ były instrumenty dęte, poszła muzyka emigrantów z Europy, bo Ameryka to są po pierwsze emigranci, którzy przywieźli swoje folklory muzyczne, swoje piosenki, swoje tańce z różnych krajów europejskich plus niewolnicy murzyńscy, którzy potem zostali po wojnie secesyjnej uwolnieni, uprawiali swoją muzykę i bardziej na instrumentach dętych, bo takie były warunki. Bo na przykład w Czeskiej Republice jest tradycja dychowek, właśnie gra nam tutaj w tle taka dychowka bardzo fajna, bo mają świetne instrumenty dęte, produkują je. I w Nowym Orleanie była też produkcja instrumentów dętych. W związku z tym Louis Armstrong, Kid Ory i jemu podobni po prostu grali na tym, co było pod ręką, czyli trąbka, kornet, puzon i tego rodzaju instrumenty. To była muzyka użytkowa, ale krótko mówiąc, to jest ta sama tradycja. Jak stwierdził dziennikarz, dzięki muzyce granej na żywo klientom jest weselej i chętniej zaglądają do sklepów. Po pierwsze, to jest muzyka żywa, wesoła, optymistyczna, pobudzająca, może nawet powiedziałbym zachęcająca do zakupów. Troszeczkę głośna oczywiście, ale przecież nie trzeba, że tak powiem, słuchać bez przerwy. Można posłuchać z przyjemnością kilku melodii i pójść na zakupy. I właśnie zrobić, zostawić więcej kasy w centrum handlowym. Naprawdę, to jest bardzo dobre. Myślę, że nie rock na przykład i granie elektryczne mocne, bo to czasami denerwuje, a wiadomo, że tu przychodzą klienci w różnym wieku, prawda? W związku z tym coś takiego oryginalnego, co jest radosną muzyką, co po prostu pobudza. Galerię Twierdza Kłodzka odwiedza każdego dnia wielu mieszkańców Czech, dlatego impreza integracyjna miała na celu pokazać mieszkańcom powiatu kłodzkiego ich kulturę, obyczaje i zwyczaje. Słyszymy tutaj bardzo często mowę czeską i to nawet jakby z obowiązku albo z jakiejś czystej takiej kultury czy nawet partnerstwa powinniśmy też zrobić coś dla czeskich klientów, którzy zostawiają naprawdę mnóstwo pieniążków u nas. Także myślę, że to nie jest w żaden sposób może podlizywanie się, ale taka koleżeńska jakby wymiana tych kultur obu i chcemy zobaczyć, co u Czechów przy okazji. Niech Czesi zobaczą, co u nas. Należy im się to, bo są naprawdę wspaniałymi kumplami biesiadnymi do tańca i myślę, że wspaniale się rozumiemy. Zwieńczeniem polsko-czeskiego spotkania był koncert Alicji Janosz, zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji Idola. Nam zdradziła, jak zmieniło się jej życie po programie muzycznym.
też było ponad 10 lat temu, więc od tamtej pory już też się dużo zmieniło. Na początku wywróciło mi się do góry nogami, bo przeprowadziłam się jako 17-latka z Pszczyny Małej do Wielkiej Warszawy, gdzie mieszkałam totalnie bez rodziców, samopas powiedzmy. No byłam w takiej troszeczkę bańce mydlanej, która na szczęście prędzej czy później prysnęła i zrozumiałam, że dla mnie liczy się muzyka tak naprawdę, a sukces to tylko jest jakiś tam skutek uboczny tego, że robię to, co kocham. Zaczęłam słuchać bardzo dużo muzyki, jeździć na festiwale, na koncerty w roli fana, dzięki czemu od kilku lat komponuję, piszę teksty sama. Od 6 lat śpiewam w fantastycznej formacji Hoodoo Band, z którą udało nam się już wiele zdziałać na bluesowym rynku w Polsce i za granicą również, więc polecam to śledzeniu Państwa. Hoodoo Band w 2010 roku wydał debiutancki dwupłytowy album. Na pierwszej płycie znalazło się 10 utworów studyjnych. Dodatkowo na płycie znalazł się teledysk z udziałem Alicji Janosz. 5 maja 2010 roku album otrzymał status złotej płyty. Akurat niedawno wypuściliśmy nowy singiel, piosenkę Sisterhood, którą dziś też zagramy, a niebawem będzie teledysk, ponieważ akurat w ubiegłym tygodniu kręciliśmy we Wrocławiu przez 2 dni zdjęcia, więc myślę, że już za tydzień, dwa ukaże się obrazek do tej piosenki. Właśnie Twoje teledyski są kręcone we Wrocławiu. Twoje życie teraz związane jest z Wrocławiem? Tak, ja teraz mieszkam we Wrocławiu razem z moim mężem, który tutaj stoi obok i z naszym pieskiem. Ale podróżujemy, ponieważ gramy w całej Polsce i za granicami również nam się zdarza, więc ciągle w busie, ciągle w samochodzie, do domu się miło wraca. To już nie jest ta sama Ala Janosz, którą pamiętamy sprzed 10 lat. To dorosła kobieta, która doskonale wie, czego chce, a chce przede wszystkim śpiewać i rozwijać swoje pasje. Te osoby, które nie wiedzą, że w zeszłym roku wydałam płytę vintage, są zaskoczone, że takie lekko jazzowe klimaty, aczkolwiek powiedziałabym bardziej motownowe, ponieważ muzyka lat 60. No już od dawna mocno, coraz mocniej zakorzenia się w moim serduchu. I taka też będzie nowa płyta, którą teraz nagrywamy. Właśnie bardzo energiczna, taka może nie oldschoolowa, ale nawiązująca brzmieniem do tego, co kiedyś wytwórnia Motown wypuszczała do tych artystów. Podczas imprezy nie zabrakło konkursów dla najmłodszych i nieco starszych klientów galerii. Królowały konkurencje sprawnościowe, takie jak umiejętne lanie piwa przez panie i panów, a także plastyczne, w których udział wzięły całe rodziny.